Szanowni Państwo, drodzy Wałbrzyszanie, wiele rzeczy się dzieje wokół nas, lepszych, gorszych, ale jeden program jest realizowany konsekwentnie, z wielką pomocą wszystkich pewnie zaangażowanych w to Wałbrzyszan, firm. To jest program, który nazywa się Modernizacja naszego miasta. Wałbrzych od nowa. Próbujemy to zrobić na różne sposoby, a w Śródmieściu polega to po prostu na odbudowie, rewitalizacji, unowocześnieniu wielu budynków, obiektów, które Państwo znacie i latami przejeżdżaliście obok często opuszczonych właśnie budynków. I takim budynkiem, który przez kilka lat był pusty po wyprowadzeniu się przez Straż Pożarną, jest budynek przy ulicy Matejki 5, przedwojenna willa zabytkowa z pięknym wnętrzem, które wymaga, tak jak cały budynek, ogromnego nakładu sił i środków. Wałbrzyska firma pana Michalaka od kilku miesięcy prowadzi program odbudowy, rewitalizacji tego budynku, w którym będzie miało siedzibę wiele różnych instytucji. Będzie to centrum aktywności socjalnej, centrum aktywności, powiedziałbym, trochę rekreacyjnej, bo będzie boisko dla dzieci, plac zabaw, ale będzie również to siedziba organizacji pozarządowych, które mam nadzieję, że znajdą tutaj kulturalnych piękne miejsce do działalności właśnie w Śródmieściu. Całość tego projektu to jest ponad 9 milionów złotych. Mamy dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeszcze w tym roku, w 2022, powinniśmy się do tego budynku wprowadzić. Trzymamy kciuki, bo ta budowa jest budową niełatwą, pod bezpośrednim nadzorem konserwatora zabytków. Odkryliśmy nowe malowidła ścienne, które trzeba będzie poddawać renowacji. To oczywiście bardzo ciekawe i wartościowe nowe odkrycie, ale też i dodatkowy koszt. Trzymamy kciuki, żeby tego nie było za dużo, bo rok finansowy jest w tym roku dla samorządów, również dla nas wyjątkowo trudny. Trzymamy kciuki, raport z rewitalizacji budynku po Straży Pożarnej. Dziękuję.